Według najnowszych sondaży PiS zyskuje na walce z chorobą. Ceny mięsa wystrzeliły w górę. Rząd uruchamia aplikacje dla osób na kwarantannie. A Netflix z tego samego powodu obniżył jakość filmów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I zanim zaczniemy, wczoraj uruchomiliśmy konkurs dla widzów nowych z Planety Faktów i odezwało się kilku komentujących, którzy chcieliby również jakiegoś konkursu dla starych odbiorców. No i oczywiście słusznie, dlatego również i dla Was taki wprowadzamy. Jak zapewne już wszyscy doskonale wiecie, prowadzimy od niedawna grupę na Facebooku o nazwie Podstawki Macieja. Link do grupy macie rzecz jasna w opisie. Dołączcie do naszej grupy i napiszcie o tym w komentarzu pod tym filmem, a w poniedziałek o godzinie 18 nie tylko wylosujemy widzów z Planety Faktów, którzy wygrają bony na Allegro, ale również jedną osobę ze stałych odbiorców Bądź na Bieżąco, która dołączyła do naszej grupki facebookowej. Mam nadzieję, że zasady konkursu są jasne. W poniedziałek o 18 rozstrzygnięcie, a tymczasem zaczynamy już pierwszy temat. Głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, jest dla nas jasne, że koronawirus i ta epidemia. Prawo i Sprawiedliwość w trakcie pandemii w Polsce zyskuje w sondażach. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego jest porównywalne z wynikiem majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych na zlecenie Wirtualnej Polski i Stanu Polityki. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 47,5%. W porównaniu do badania z lutego 2020 roku poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego wzrosło o ponad 9 punktów procentowych. Koalicja Obywatelska w badaniu dla Wirtualnej Polski i Stanu Polityki zdobyła 21,9% głosów i zaliczyła spadek o 9 punktów procentowych. Na trzecim miejscu z wynikiem 12,5% głosów znalazła się Lewica. Kolejne miejsce w nowym sondażu zajęły Konfederacja oraz Koalicja Polska. Te rozwiązania będą one wprowadzane. Ale czy aby na pewno w poprawie sondaży pomogła im walka z tym chińskim wirusem? No tak na przykład wygląda ankieta dołączona do artykułu. Tak, bardzo pomogła w ocenie nastrojów Polaków. Myślę, że my jesteśmy w stanie zrobić taką ankietę o wiele lepiej. Dajcie koniecznie znać tutaj w prawym górnym rogu, jak wy oceniacie działania PiS-u w związku z panującą epidemią. A tak wygląda wykres, na którym widać, że PiS nie tylko wygrywa z konkurencją, ale wręcz ją deklasuje. Dziwne w tym sondażu jest również poparcie dla PSL, no bo w sondażach wyborczych Kosiniak-Kamysz stopniowo poprawiał swoje notowania. No ale jak widać, całokształt partii niezbyt wpisuje się w łaski Polaków. A może to efekt Kukiza? Bo wiecie, no... Bo tutaj jest jak jest. Po prostu. Zachęcam Was jeszcze raz do wzięcia udziału w naszej ankiecie tutaj, a my lecimy już z kolejną dawką wiadomości. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z dużym wzrostem cen mięsa. Po części było to spowodowane po prostu bardzo wysokim popytem na drób i wieprzowinę. W pewnej mierze jednak były to także decyzje sieci handlowych w celu maksymalizacji zysków. Szczęśliwie dla klientów mięso powinno już tanieć. Jak wynika z danych serwisu dla handlu.pl, jeszcze w lutym maksymalna cena za całego kurczaka w sieciach handlowych w Polsce wynosiła blisko 9 zł za kilogram, najniższa 4,48. W marcu ceny oscylowały pomiędzy 7 zł a 12,50. Skala wzrostów 56% dla najniższej ceny, 41% dla najwyższej. Podobnie w przypadku kilograma schabu bez kości. W lutym dało się go kupić nawet za 11 zł. W marcu minimalna cena to już 17,36. Najwyższa cena poszła w górę z 21 do 28,50. Co więcej, zarówno dane dotyczące drobiu, jak i wieprzowiny pochodzą z 6 marca, czyli jeszcze przed szczytem zakupowego szaleństwa, który przypadł około tydzień później. Wówczas ceny w niektórych sklepach były jeszcze wyższe. Skąd tak drastyczny wzrost cen mięsa? Czy tak zostanie na dłużej?
Jakub Olipra, ekonomista banku Crédit Agricole, ma dobre wieści. Prognozuje, że ostatnie wzrosty cen były czasowe i miały bezpośredni związek z tym, że Polacy rzucili się do sklepów i zaczęli gromadzić zapasy żywności. Logistyka nie zawsze nadążała i sklepowe półki oraz lodówki zaczęły świecić pustkami. W naszej ocenie obserwowany deficyt towarów na półkach skłania część sklepów do podwyżek cen. Uwzględniając długoterminowy charakter kontraktów na dostawy żywności do sklepów, w naszej ocenie wynika to jednak przede wszystkim z prób zwiększenia marży niż wzrostu cen hurtowych. Czytamy w analizie Crédit Agricole. Co to oznacza? Ano tyle, że sieci handlowe są związane ze swoimi dostawcami umowami stanowiącymi między innymi o stałej cenie, po jakiej otrzymają między innymi mięso. Skoro więc na sklepowych półkach czy w lodówkach ceny były wyższe niż wcześniej, to znaczy, że sklep podniósł swoją marżę. Nieco inaczej wyglądała sytuacja w mniejszych sklepach, które nie są związane kontraktami z dostawcami, ale na bieżąco zaopatrują się w hurtowniach. Tutaj rzeczywiście pojawiła się gra popytu i podaży. Wzrosło zapotrzebowanie na mięso, w górę poszły więc ceny. No i właśnie, obserwujemy to, przed czym ostrzegaliśmy Was już kilka filmów wcześniej, a więc ceny wystrzeliły w górę, a redukcja zarobków i problemy finansowe wielu firm stają się rzeczywistością. I jak to mówił wczoraj u nas Cezary Graf o 6.30, i tak to by się stało, a wirus jedynie przyspieszył cały proces inflacyjny w Polsce. Ceny mięs mają niby oczywiście maleć. Podobno. Gorzej jest jednak z właścicielami przedsiębiorstw. No i nie mówię tutaj o właścicielach małych sklepików, no bo jak mogliśmy usłyszeć, oni akurat radzą sobie bardzo dobrze i wykorzystują tę całą sytuację ekonomiczną na świecie. Ale o wielu innych, na przykład tę koszulę, którą wczoraj miałem na nagraniu, oddałem do krawcowej około miesiąc temu, no i o niej zapomniałem. A jak u niej byłem, to rozmawialiśmy o tym, że prowadzi na Pradze warszawskiej swój zakład już od 27 lat i jeszcze nigdy do tej pory nie był zamknięty. No i wczoraj zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jak nie odbiorę do 15, to nie wie kiedy jeszcze będę miał taką okazję, ponieważ z braku klientów musi zakład zamknąć, przynajmniej na ten czas ciężki. No i pomyślcie sobie, ile jest takich przedsiębiorstw, restauracje, hotele, mechanicy samochodowi. No jeśli dobrze widać to w kamerze, no to zwróćcie koniecznie uwagę, ile samochodów jeździ po ulicy. A przypominam, że jest to Marszałkowska, na której normalnie w tych godzinach nie przejedziesz bez korków. No a jakbym nagrywał to w nocy, to pokazałbym Wam jeszcze Mariota, w którym nie świeci się praktycznie w żadnym pokoju światła, a zwykle jest problem z rezerwacją, bo wszystko zajęte. No, to co teraz widzimy, kompletnie poprzewracało życia wielu osób do góry nogami. Ale więcej o planach gospodarczych naszego państwa pogadaliśmy sobie już wczoraj z Cezarym Grafem w dokładnie tym odcinku, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Czy polski rząd będzie ingerował w wewnętrzne działania sklepów? Trudne jest to na ten moment do wyobrażenia, ale niekoniecznie niemożliwe. Może i w tym przypadku wprowadzi jakieś technologiczne rozwiązanie, no bo na tym polu mają już przecież małe doświadczenie. Z akcentem na małe. W związku z epidemią wirusa odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, którego, jak mówił później Andrzej Duda, sporą część zajęła między innymi sprawa ruchu granicznego i tego, w jaki sposób jest realizowana ochrona granic i jak postępujemy z obcokrajowcami, którzy chcą się dostać na teren Polski. Jak zaznaczył, w trakcie posiedzenia zespołu zrelacjonował swoje środowe rozmowy telefoniczne z prezydentami Łotwy i Ukrainy. Są uzgodnione tryby postępowania. Będą między innymi pociągi, które mają przewozić obywateli Ukrainy z naszej zachodniej granicy do wschodniego sąsiada, żeby nie poruszali się oni po naszym kraju, jeżeli przyjeżdżają z zagranicy, mówił prezydent. Jak też przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, zostanie uruchomiona specjalna aplikacja dla osób znajdujących się w kwarantannie. Taka aplikacja, zdaniem prezydenta, będzie pomagała w jej realizacji. Szczegółów na konferencji nie zdradził, ale pojawiła się ona już na stronie internetowej. No fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie. Gdyby tylko nie to, że ta apka została stworzona w kraju, w którym tego typu rzeczy robią
firmy kuzyna, siostrzeńca pana ministra za cenę 10-krotnie wyższą od rynkowej. Pamiętam, jak zamykaliśmy ostatnio jedną spółkę i teraz już nie można tego załatwić tylko pocztą, ale trzeba to zrobić i pocztą, i przez internet. I jeszcze wyrobić sobie podpis elektroniczny za 500 zł. Serio, takie nam ułatwienie zrobili. No ale okej, myśleliśmy, że to pierwszy etap informatyzacji prawa handlowego w Polsce, no w końcu na system wydali bodajże kilka milionów, no to musi być super intuicyjny, jak choćby aplikacje bankowe, którymi nawet starsze osoby potrafią się obsługiwać. 3 dni. 3 jebane dni. Tyle zajęło nam załatwienie formalności, bo system nie działał. I mało tego, jak wyskoczył nam error, to Ania przejrzała logi, no i jak się okazało, tamci pseudoinformatycy pisali do siebie między sobą komentarze, które udostępnili wszystkim. A w tych komentarzach do siebie pisali, a chuj zostaw tak, niech będzie. No i tego typu teksty. I serio tak było, jak znajdę tylko tego screena, no to wrzucę od razu na relację na Instagrama. Link do Insta macie rzecz jasna w opisie. No ale dobra, teraz sytuacja jest dużo poważniejsza, nie? Teraz może wreszcie się przyłożyli i zrobią coś naprawdę konkretnego, bo w końcu tu już nie chodzi tylko o pieniądze, firmy, spółki, ale o życie ludzi. No to sprawdźmy komentarze pod aplikacją. Pierwsze z brzegu. Bogusław R., 20 marca 2020. No cóż, działa tak jak całe państwo. W teorii. Brak twoich danych w systemie znaczy to tyle, że nie mam kwarantanny, czy do systemu po prostu ktoś danych nie wprowadził. No cóż, dalej będzie biedny policjant jeździł i będziemy sobie machać przez bramę. Zbigniew Franos, również 20 marca 2020. Coś tu nie działa, jestem 4. dzień na kwarantannie i nie mogę się zalogować do aplikacji, gdyż ta informuje mnie, że moje dane jeszcze nie dotarły do systemu. Przekroczyłem granicę i wypełniłem kartę lokalizacyjną ponad 3 doby temu i nadal moje dane nie dotarły do systemu. Coś tu chyba nie gra. Marlena Huszczak, także 20 marca 2020. Wydaje się, że aplikacja jest pomocna i z przyjemnością z niej skorzystałabym. Niestety w moim przypadku wpisano złą lokalizację, pod tym samym kodem pocztowym jest kilka ulic w różnych miejscowościach i moją lokalizację podpięto pod zły adres. Nie za bardzo widzę możliwość skorygowania błędu. No i tak, na żaden z powyższych przypadków nie ma jeszcze odpowiedzi od twórców, a apka ma notę całe 2,5 w sklepie Play. Myślę, że rządowa aplikacja poprawiłaby statystyki kwarantanny, gdyby oferowała na przykład taki, nie wiem, darmowy dostęp do Steama albo sklepu PlayStation. Wtedy domowa kwarantanna wzrosłaby zapewne o 15%. No ale co ja tam wiem, to nie ja jestem prezydentem. Ale mogę być. Program Ile Chcecie Plus. Maciej Pocztawka. To tylko obietnice. Prezydent wszystkich Polaków. When all money in, what you left with. Oczywiście żartuję, jestem za młody, żeby kandydować. Ale wszystkie moje postulaty znajdziecie w tym filmie. Dajcie koniecznie znać, co wy porabiacie podczas przymusu siedzenia w domu, najlepiej wstawiając foty na grupie facebookowej Pocztawki Macieja, do czego was serdecznie zachęcam. Liczymy na waszą kreatywność, chociaż pewnie i tak większość z was przesiaduje po prostu na kanapie przed Netflixem, stąd mamy dziś takie, a nie inne problemy. Przez was. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, wiele europejskich krajów nakazały swoim obywatelom pozostać w domach. W odpowiedzi na taką sytuację Netflix zdecydował się obniżyć jakość filmów, przy czym serwis zapewnia, że choć zmniejszy jakość streamingu, co doprowadzi do zmniejszenia zużycia danych o 25%, to widzowie tego nie odczują. Jakość obrazu pozostanie na odpowiednim poziomie. Decyzja Netflixa o zmniejszeniu przepływości wideo o 1/4 jest kompromisem
z Unią Europejską. W środę komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego zaapelował do internetowych platform streamingu wideo, takich jak na przykład Netflix, aby przyjęły rozwiązania, które ograniczałyby ryzyko blokowania internetu w czasach, w których wielu ludzi spędza całe dni w domach z powodu wirusa. Komisja Europejska uważa, że nadmierny transfer danych spowodowany telepracą lub oglądaniem filmów wiąże się z ryzykiem obciążenia infrastruktury internetowej w czasie, gdy jest ona potrzebna również opiece zdrowotnej czy nauczaniu online. Europejski komisarz do spraw rynku wewnętrznego powiedział wcześniej, że ludzie powinni przejść na standardową rozdzielczość, gdy HD nie jest konieczna. Godzina wideo w standardowej rozdzielczości zużywa około 1 GB danych, podczas gdy HD może zużywać do 3 GB na godzinę. Bez wątpienia określenie Netflix and chill nabiera dziś zupełnie nowego znaczenia. No bo trzeba jakoś odreagować po ciągłym śledzeniu stacji informacyjnych. A oczywiste jest, że gdy mieszkania są przepełnione, to automatycznie przepełnione zostają także serwery Netflixa. Nie dość, że półki sklepowe są ograniczane, to i rozrywka w internecie. Dobrze, że przynajmniej jeszcze YouTube nie zaczął praktykować takich rozwiązań, bo wtedy to by dopiero było. Bo my, jak zawsze, nie ograniczamy wam dostępu do naszych filmów, a jest wręcz przeciwnie. Nawet podwajamy ich ilość i teraz już nie ma w czasie kwarantanny domowej jednego filmu, a dwa, codziennie o godzinie 6:30 i 18:00. Więc na pewno nie będziecie się nudzić, a co za tym idzie, podwajamy także ilość drętwych sucharów. Kłócą się dwie sąsiadki. Ty, Halina, ty to byś sobie nowe firanki zamontowała w oknie, bo ja tam widzę wszystko, co wy ze swoim mężem wyprawiacie, tak? Ty to byś sobie okulary nowe sprawiła, bo to nie mój mąż, tylko twój. Tego drętwego suchara podesłał mi na mailu Jacek Janota z Florydy, USA. Mówię, jak jest. Dosłownie tak się podpisał. Zatem nie pozostaje nic innego, jak wręczyć ci złotego maksa. A jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara, czy to w komentarzu, czy na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja, do której cię bardzo serdecznie zapraszam, zwłaszcza wszystkich starych widzów, bo wy również macie szansę wygrać bon na Allegro o wartości 100 zł. Wystarczy, że dołączycie do naszej grupy facebookowej i napiszecie to w komentarzu pod tym dokładnie filmem. Losowanie nagród już w poniedziałek o godzinie 18:00, także bądźcie tu koniecznie z nami. A teraz ja już się będę żegnał, do zobaczenia jak zawsze o 6:30 i 18:00 codziennie. Cześć!